1/3 Polaków przyznaje, że łapie przeziębienie regularnie, 2 razy do roku. Niechętnie jednak chodzimy do lekarza. Wolimy diagnozować i leczyć się sami. Rzadko rezygnujemy również z pracy podczas przeziębienia, czy grypy. Warto zapoznać się z innymi, ciekawymi faktami związanymi z chorowaniem Polaków. Samodzielne diagnozowanie i leczenie. Spora grupa Polaków przyznaje, że sami ustalają przyczynę swoich objawów, często posiłkując się informacjami zdobytymi w internecie. Połowa Polaków jest pewna, że potrafi odróżnić przeziębienie, anginę i grypę. 30% Polaków w ogóle nie idzie wtedy do lekarza i leczy się w domu samodzielnie. Przeziębiony facet. Powszechnie uważa się, że mężczyzna kończy się tam, gdzie zaczyna się katar. Jednak wszystko zależy od płci osoby udzielającej odpowiedzi. Aż 62% kobiet uważa, że mężczyźni gorzej znoszą przeziębienie, 37% mężczyzna uważa, że nie ma różnicy w przechodzeniu choroby przez kobiety i mężczyzn, natomiast 32% mężczyzn sądzi, że to kobiety trudniej znoszą przeziębienie. Z jakimi objawami najczęściej chodzimy do lekarza? 47% Polaków idzie do lekarza wtedy, kiedy pojawi się u nich gorączka. Natomiast 40% chodzi do lekarza z bólem gardła. Co ciekawe, 31% Polaków twierdzi, że nie można zarazić się bólem gardła, a 29% uważa, że jest to możliwe. . 90% Polaków posiada jednak w swojej apteczce leki na przeziębienie i grypę. Praca a choroba. Aż 4/5 Polaków w ogóle nie bierze zwolnienia od pracy podczas przeziębienia lub grypy. Uważają, że są w stanie pracować. Kto nie choruje? Według badań 6% Polaków w ogóle nie choruje na grypę i przeziębienie. Zazdrościmy.